100 subskrypcji. Na moim kanale jest już ponad 100 subskrypcji i dalej nie mogę w to uwierzyć. Bardzo Wam za to dziękuję. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Vika Horse Life. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ wczoraj, gdy weszłam na YouTube'a, na mój kanał, aby pooglądać w ogóle statystyki, subskrypcje, łapki w górę i tak dalej, zauważyłam, że mamy już ponad 100 subskrypcji. Wiem, że dla niektórych może to wydawać się no niewiele, ale dla mnie to naprawdę dużo i ja nie potrzebuję 100 tysięcy, wystarczy mi te 100 i to jest naprawdę dla mnie dużo. I z tej okazji dzisiaj w podziękowaniu za te subskrypcje dla Was robimy special. Robimy special z Pyzą. Będzie dzisiaj Pyza w roli głównej, ponieważ jej jeszcze tak do końca nie widzieliście w akcji. I będziemy robić wyzwania jeździeckie, 10 wyzwań jeździeckich na to, że mamy 100 subskrypcji na moim kanale. I mam nadzieję, że Wam się spodobają i że w ogóle fajnie Wam się będzie oglądać. Będą to trochę takie jeździeckie wyzwania, ale w wykonaniu hobby horse'owym. Więc no myślę, że dosyć ciekawe i zapraszam do oglądania. Tak więc pierwszym wyzwaniem jest to, abym Pyzunię wyczyściła z zamkniętymi oczami. Taką oto maseczką. Więc bierzemy szczotkę. No, tylko w sumie tak przygotowałam, bo Pyza jest derkowana, więc nie będziemy jej za dużo czyścili. Ona też do grzywy się fajnie sprawdzi i będziemy nią czyścić panią Pyzę i no z zamkniętymi oczami. Dobra. Już rozebrałam Pyzę i tutaj możecie zobaczyć. Czyszczę. Okej. Jakby co to mam serio zawiązane oczy. Chyba to widać po moich ruchach. O, ale czyścimy. Pyzu nie zajma sierść. Mam nadzieję, że to dobrze robię. O, po Pysiu. O, i tutaj grzywutkę. Tak, o. Ona jest grzeczna, z nią się da takie coś robić. Ona jest naprawdę grzeczna, mam nadzieję, że dobrze widzicie. Mam nadzieję, że ja to dobrze zrobiłam, wyczyściłam ją jakoś tutaj po sierści. Więc no mam nadzieję, że dobrze. Pyza już jest wyczyszczona. I kolejnym, drugim już zadaniem będzie osiodłanie Pyzuni jedną ręką. Więc to nie będzie może jakieś bardzo trudne, ale, ale no... Trzeba to zrobić. Dobra, więc tak, mam tutaj jedną rękę tylko i tą jedną ręką będę ją siodłać, bo tutaj mam w tej ręce o głowie. No i jedną wiadomo kameruję, tak więc dobra, zdejmuję kantar, tak jak widzicie, jedną wszystko ręczką. Tak, zawieszam go. Jak mówiłam, może to nie będzie najtrudniejsze na świecie, ale o już z założeniem o głowie, a Pyzuni to już no... O, tak, tak, tak. Wczoraj dobrze, że na niej jeździłam, bo nie muszę go regulować jedną ręką, bo tego bym chyba nie zdołała zrobić. O, Boże. Dobra. Trochę krzywo na chrapnik mi się dał. Czy ja mogę zmienić rękę? Chyba nie. Nie, chyba lepiej nie, ale dobra, udało się. Dobra. Oj, dobra, chciałam drugą ręką, ale dobra, udało się. Prawie może jeszcze troszeczkę tutaj. Widzicie, dalej robię tą samą ręką, więc żeby nie było. Pyza osiodłana. Mam Pyzusza. Ona już jest osiodłana. Tak, dałam jej dereczkę. Jeszcze, ale to już wiecie, to nie jest jedną ręką, bo to jest derka. Ale o głowie, jak widzicie, trochę tylko poprawiłam i jest git. No i będziemy jeździć. My się na razie rozgrzejemy, a potem do Was wrócimy. Pyzę już rozstępowałam, więc pierwsze nasze zadanie takie na placu to będzie zadanie już dosyć trudne. Będzie to jazda na kordeo stępem. Mam już Pyzutkę. Pierwszy raz my jeździmy na
kordełku, mam nadzieję, że się nie zabijemy i że odpięcie się do stępa, bo wiecie, jak mi się kalupuje, ale z grzecznym koniem to nie powinna. Zrobimy sobie, wiecie, takie jakieś kółeczka, wolty, żeby zobaczyć, czy ona w ogóle nie skręcać. O. Ej, ale fajnie mi to idzie, powiem wam. O, tutaj wolta. No. Mega w ogóle też fajnie mój telefon, znaczy, no, nagrywa. Super! Fajnie. To będzie też kuzyna kordeo. W sumie to czwartym wyzwaniem będzie kuzyna tym kordeowym. Hop! Okej. Kuzyn. Tu jest Iwan, który obserwuje, co się tu dzieje. Spróbujemy od wstępa i spróbujemy pojechać w drugą. Będzie też galop, ale to po tym, jak się rozgrzejemy. Tak. I wolta. I bardzo fajnie idzie ogólnie jest na kordeo, jak tak teraz widzę. Zrobię sobie jeszcze takie kółeczko i już dalej obserwuję. Hej! Jeżdżę na kordeo w stępie. Jeżdżę na kordeo w kółsie zaliczone. Wracamy do głowy, jak widzicie. I kolejnym zadaniem będzie skoczenie oto tamtej przeszkódki, takiej niziutkiej. 40 cm pijafem, więc o, może być ciężko, ale żeby zajść ujeżdżającym, to dobra, wjedziemy sobie tutaj tak. Widzicie, jest ja. Zrobimy to jeszcze raz. Przejdzie do kusika i ja tym znowu przeskoczymy. W drugą stronę tym razem. Jest tutaj. Dobra. No prawie się udało. Ona jest trochę też wysoka, więc... Znaczy, no, nie jest może 40 wysokie, ale jednak... Nie jest to 20-30, więc no. Ale myślę, że zadanie chociaż tak połowicznie zaliczone. To jest już zadanie piąte. Szóstym naszym zadaniem będzie jak najszybszy galop na pezoni. Więc no, będzie się dziać. Dobra, przejdziemy sobie tutaj w najlepszą stronę i jedzie, jedzie. Pizuję. Okej. Myślę, że to było duże, co pyza może osiągnąć. No, ona też znowu nie będzie aż tak szybko galopować, więc fajnie, że jej się udało. Szóste zadanie zaliczone. Przegalopowałam jeszcze pyzę w dwie strony, żeby się trochę rozgalopowało mocniej. I teraz siódmym zadaniem będzie galop na kordeo, więc hop. Jedziemy. Galopem. Co prawda nie najszybszym, ale jedziemy. Próbujemy to zrobić w drugą stronę. Jeszcze raz skręcaj. Jedziemy. Wow. Nie jest to jakiś mega szybki galop, ale zawsze jest dobrze. Kusik. I siódme zadanko odhaczone. Ósmym zadaniem będzie rozsiodłanie pyzy z siodła. Znaczy z siodła, rozumiecie? I tak, bierzemy o głowie i pyza wolna. I jedziemy teraz bez niczego. Bo naszym dziewiątym już zadankiem będzie skoczenie bez ogłowa, bez niczego, bez kordeo. Będzie ciężko, ale spróbujemy najpierw taką o malutką, potem może coś wyższego. Potem może 50, ale zapyszy, jak się pyza zachowa. Dobra, więc hop, hop, hop.
Zrobimy jeszcze raz. No, zagrzywa. No i dziewiąte zadanko odhaczone. Dziesiątym, ostatnim zadankiem, najbardziej chyba szalonym, będzie skoczenie 50 cm na kordeł. Okej, więc jedziemy. O Boże, pyza. Pyza, czego się można było spodziewać, wypadłam trochę. Ale opanowana sytuacja. Spróbujemy to zrobić bez kamerki jeszcze raz. Więc pyza już ma skończone wyzwanie, założymy derkę, teraz sobie pokusujemy. Skoczyłyśmy tam przeszkodę jeszcze raz, bo to było na kordeł. Jestem mega zadowolona z tych zadań. I ogólnie. Więc piszcie, jak wam się podobało, w komentarzach, albo dajcie po prostu kciuka do góry. I subskrybujcie, bo lecimy po 200 teraz. Bo wiecie, po 150, a tak, 150 to będzie kolejny skarpiet. Ale to już inny. Więc dziękuję wam za oglądanie. I pa, pa!